Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, Panie Starosto, wszyscy zaproszeni goście. Mam nadzieję, że wybaczycie mi to, że zajmę parę minut przed obradami sesji Rady Powiatu, ale rzeczywiście sprawa jest wyjątkowa i bardzo przyjemna. A wyjątkowość tej sprawy polega na tym, że w tym roku w powiecie biłgorajskim wyjątkowa instytucja obchodzi jubileusz 40-lecia. Tą wyjątkową instytucją jest zespół tańca ludowego Tanew z Biłgoraja. Ostatnio mieliśmy w większości, patrząc po Państwu, okazję, zaszczyt i przyjemność oglądać piękny koncert jubileuszowy tegoż zespołu, ale na tym koncercie jednego elementu bardzo mi zabrakło i właśnie dziś ten element zostanie uzupełniony, a mianowicie, proszę Państwa, zespół tańca ludowego Tanew z Biłgoraja to instytucja, która pielęgnuje, promuje powiat biłgorajski, ale również region lubelski, również naszą piękną polską tradycję, nie tylko w Polsce, ale również na świecie od wielu, wielu lat. My jesteśmy z nich absolutnie dumni w powiecie biłgorajskim, ale również absolutnie dumni w regionie lubelskim, dlatego w dniu dzisiejszym na wniosek Stowarzyszenia Miłośników Zespołu Pieśni i Tańca Ludowego Tanew Pokolenia Zarząd Województwa Lubelskiego przyznał specjalną nagrodę kulturalną z okazji jubileuszu 40-lecia działalności, którą chciałem właśnie teraz Paniom przekazać. To nie tylko nagroda, to również wsparcie finansowe dla Państwa działalności w wysokości 4000 zł i mam nadzieję, że posłuży jeszcze większej promocji zarówno ziemi biłgorajskiej i na pewno przyda się w zespole tańca ludowego. Proszę Państwa, w imieniu Zarządu Województwa Lubelskiego, marszałka Jarosława Stawierskiego, ale również swoim własnym chciałem serdecznie pogratulować i przekazać nagrodę kulturalną z okazji jubileuszu 40-lecia działalności zespołu tańca ludowego Tanew. Jeżeli Pan Starosta będzie mógł mi towarzyszyć, będzie mi bardzo miło. Gratuluję Panią i zapraszam. Szanowni Państwo, z tej wyjątkowej okazji Zarząd Województwa Lubelskiego przyznał jeszcze jedną nagrodę kulturalną dla wyjątkowej osoby, która tworzyła ten zespół. Mówiłem podczas jubileuszu, że to instruktor instruktorów. Wszyscy Państwo ją znacie. To osoba, która również na jubileuszu 40-lecia, mam nadzieję, że Pani się nie obrażą, otrzymała największe brawa od publiczności, ale również największe brawa od członków zespołu i taką nagrodę kulturalną za popularyzację i upowszechnianie kultury w imieniu Zarządu Województwa Lubelskiego, marszałka Jarosława Stawerskiego i również swoim osobistym darzę tę osobę ogromną sympatią. Jestem pod ogromnym wrażeniem jej dokonań i działalności. Nagroda kulturalna wędruje do Pani Anny Iskry. Panie Przewodniczący, Panie Marszałku, Panie Starosto, Szanowni Państwo.
Ja serdecznie dziękuję za to uznanie i za tą godność, która dzisiaj mnie spotkała z Waszej inicjatywy. Jest to dla mnie ogromny zaszczyt i honor. Nie byłoby mnie tutaj, nie byłabym w tym miejscu, w którym jestem, gdyby nie ludzie, których spotkałam na swojej drodze. Po pierwsze, moich wspaniałych nauczycieli, którzy uczyli mnie kultury ludowej, uczyli mnie kultury polskiej i od których przejmowałam garściami, czerpałam wiedzę. Do takich nauczycieli moich należał pan Stanisław Leszczyński z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Na swojej drodze miałam również moich wspaniałych współpracowników, którzy chcieli ze mną współpracować przy różnych dziełach, przy zakładaniu, między innymi przy zakładaniu zespołu tańca ludowego TANEW, i oni są również jednocześnie współautorami naszego sukcesu trwania tego zespołu. Spotkałam również ludzi, którzy chcieli się ode mnie uczyć. Zarówno moi studenci, moi uczniowie, moi studenci w kraju i za granicą, w Polsce, którzy chcieli czerpać z mojej wiedzy, bo już jak Państwo widzicie, no trochę lat już przeżyłam, więc ta wiedza się przez lata nagromadziła, nie tylko teoretyczna, ale i praktyczna. Do swoich sukcesów zaliczam to, że moi wychowankowie tutaj w Jugoraju przejęli moje dzieło i kontynuują z sukcesem i z wielką pasją i miłością to, co ja zaczęłam. I do tych osób należy pani Ewa Chuchro, która po mnie przyjęła zespół i prowadzi go właśnie z wielką miłością i pasją. Należy również Iwonka Pawlos, która działa po mnie w pokoleniach, bo jak Państwo wiecie, ja już jestem na emeryturze. Także w pokoleniach są jeszcze również dwie moje kolejne wychowanki. Moi studenci, którzy uczestniczyli na dopolonijnego studium folklorystycznego na OMCS-ie, sławią Biłgoraj, mając w swoich repertuarach nasze opracowania regionalne na całym świecie w zespołach polonijnych. Już niedługo, 22 lipca, będziecie Państwo mogli zobaczyć zespół Wisła Skurytyby z dalekiej Brazylii, który szczyci się tym, że jedna z uczestniczek, czyli żona kierownika zespołu, jej pradziadkowie pochodzą z Biłgoraja i oni koniecznie musieli opracować nasz region biłgorajski. I 22 lipca na scenie letniej Biłgorajskiego Centrum Kultury ten zespół będziemy mogli oglądać. A ja się szczycę tym, że Lori, szef tego zespołu, jest swoim wychowankiem. Proszę Państwa, dzięki tym ludziom jestem tutaj, w tym miejscu i jestem, kim jestem. I dlatego tę godność, którą zechcieliście mnie Państwo obdarzyć, Panie Marszałku, Panie Starosto, Szanowni Państwo, chcę z nimi dzielić i dziękować im również za to, co dla mnie zrobili i co z nimi wspólnie zrobiłam. Szanowny Panie Marszałku, Panie Starosto, jeszcze raz serdecznie dziękuję za zaufanie i za uznanie oraz za taką świadomość, którą Państwo macie i Państwo radni i tutaj obecni, że kultura, tradycyjna kultura ludowa jest naszym dziedzictwem kulturowym i jest częścią składową ogólnie pojętej kultury polskiej. Jest jej bardzo ważnym elementem. Jest ona naszymi korzeniami, które pozwalają nam wiedzieć, skąd wyszliśmy, oraz pozwalają określać kierunki, dokąd chcemy zmierzać. Dlatego cieszę się, że macie tą świadomość, że to trzeba wspierać, pielęgnować i przekazywać następnym pokoleniom. Na koniec powiem tak. Ktoś to powiedział, nie pamiętam kto. My ludzie nie jesteśmy aniołami, ale winniśmy być kulturalni w szerokim tego słowa znaczeniu. Dziękuję bardzo.